Cześć, ja jestem Sarch i witam was bardzo serdecznie w drugim materiale wideo z gry The Sims 4. Dzisiaj ma miejsce oficjalna polska premiera tej gry i wczoraj pokazywałem wam taki pierwszy materiał jeszcze z wersji demonstracyjnej, gdzie stworzyliśmy sobie rodzinkę, którą będziemy tutaj grać w tych gameplayach. No a dzisiaj możemy już rozpocząć właściwą rozgrywkę, zajmiemy się więc wprowadzeniem naszych Simów do domu i być może jakąś skromną budową, a przynajmniej wykupieniem mebli do naszego mieszkania. Ogólnie na początek chciałem wam pokazać pewne najważniejsze sprawy. Przede wszystkim w opcjach mamy coś, co ja tutaj już zmieniłem i jeszcze się zastanawiam, mam do was pytanie, no bo jak pewnie wiecie, można w The Sims 4 włączyć lub wyłączyć automatyczne starzenie się Simów. Ja tutaj na razie wyłączyłem starzenie się Simów, którymi nie gram, bo nie chcę, żeby ci Simowie tam w międzyczasie się starzeli, ale na razie włączyłem starzenie się moich aktualnych Simów, którymi będę grał, no i włączyłem długość życia najdłuższą możliwą. Napiszcie, czy powinienem właśnie włączać te automatyczne starzenie, czy jednak to wyłączyć. Jestem ciekaw po prostu waszego zdania. Tymczasem mamy tutaj jeszcze coś takiego jak galeria. To już wam mówiłem w poprzednim odcinku, że jest to miejsce, gdzie możemy sobie pobierać różne rzeczy, które zostały stworzone przez innych graczy, czyli innych Simów, jakieś domy itd., itd. Jest tutaj taka opcja społecznościowa i całkiem fajnie. Mamy oczywiście rodzinki, które zostały stworzone również przeze mnie. Tutaj akurat większość jest od początku w grze, ale mamy również naszą rodzinkę, którą stworzyłem sobie w poprzednim odcinku i właśnie nią będziemy grać. Tutaj wybieramy ten przycisk i za chwilę będziemy się wprowadzać. To jest najważniejsza rzecz, którą teraz będziemy musieli zrobić. Ja tutaj anuluję, dlatego że stworzyłem taką kobietę, która... Na początku po prostu musiałem przejść samouczek i stworzyłem właśnie jednoosobową rodzinkę i tutaj ją wprowadziłem, po prostu musiałem to zrobić. Teraz ją eksmitujemy, bo nie chcemy tego. Ale w każdym razie sprawdzałem sobie dwa domki, które bym chciał, aby się do nich wprowadzić. Ogólnie mamy tutaj do dyspozycji dwie lokacje. Wierzbową Zatoczkę oraz Oazę Zdrój. I na początek musimy wybrać, w której lokacji chcemy aktualnie mieszkać. Oczywiście w przyszłości można się przeprowadzić gdzie indziej i zdecydowałem, że się wprowadzimy do Wierzbowej Zatoczki. No i tutaj mamy różne osiedla. Tutaj są akurat na przykład osiedla, w których nie mamy typowych domków, tylko jakieś elementy, do których będziemy mogli po prostu się przenosić w trakcie rozgrywki, czyli siłownia. Tutaj mamy bibliotekę, klub nocny albo muzeum, jest też park, kwiat magnolii, a tutaj już są osiedla mieszkalne i tutaj możecie zwrócić uwagę, że w niektórych domkach już mieszkają jakieś inne rodzinki, na przykład tutaj charakterystyczna rodzina Ćwirów, która jest obecna chyba od pierwszej części tej serii. Jest oczywiście kilka domków od razu już niezamieszkanych i gotowych na to, żebyśmy tam zamieszkali. Ja sobie właśnie upatrzyłem ten domek. Samotny strumyk, rozmiar działki 20x15, jedna sypialnia, jedna łazienka. Wiadomo, że na początku nie możemy sobie pozwolić na zbyt wiele. Ja tutaj od razu sobie wybiorę już może moją rodzinę. Proszę bardzo, wprowadź rodzinę do otoczenia. Okej, jak widzicie, mamy obecnie na stanie 22 tysiące simoleonów. Simoleony to oczywiście jest waluta w The Sims i tutaj jest zawsze wprowadzona wartość. I na przykład, żeby tutaj się wprowadzić, to tam też było podane, ile musimy wpłacić. Tutaj na przykład jest dom zbyt drogi, 64 tysiące, więc tutaj nie moglibyśmy się wprowadzić. Zresztą tu jest już chyba wprowadzona jakaś rodzina. Zielonymi ogólnie ramkami są oznaczone te domki, gdzie możemy wejść. I tak jak mówię, ten domek wygląda mi na całkiem przyjazny. I tutaj mamy dostępne opcje. Albo wprowadzić się do domu już wyposażonego w jakieś wybrane meble, albo niewyposażony dom. Możemy też zniwelować działkę, jeśli chcemy. Wiadomo, jeśli weźmiemy dom niewyposażony,
zostanie wyposażony, to wtedy całość będzie nas kosztować mniej i pozostanie nam jeszcze ponad 11 tysięcy. I postanowiłem, że wybierzemy sobie właśnie dom niewyposażony, żeby go we własnym zakresie wyposażyć w nowe meble. Nie będę wybierał zupełnie pustej działki, żeby ją utworzyć od podstaw, dlatego że jednak wolę mieć taki już gotowy domek, a ewentualnie zabrać się za jego wyposażenie. Więc już się nasi kwiatkowcy wprowadzili, możemy zatem rozpocząć rozgrywkę. No i cóż, zobaczymy jak to będzie nam szło. Wiadomo, w pierwszym odcinku musimy zająć się samym wyposażeniem. Tutaj oczywiście zapauzujemy sobie rozgrywkę, żeby czas nam nie leciał. Tradycyjnie możemy sobie włączyć tempo normalne, tempo szybkie lub tempo najszybsze. Wtedy czas będzie odpowiednio szybciej leciał. Mamy tutaj tradycyjne możliwości manipulowania kamerą. Myślę, że nie będę tego omawiał, bo to jest absolutnie podstawa, której właśnie jesteśmy uczeni w początkowym samouczku, który już mniej więcej przeszedłem. I teraz tak, najważniejsza sprawa, mamy jak widzicie pusty dom. Oczywiście możemy tutaj ustawiać różny przekrój widoku. Mamy widok przekroju ścian, czyli coś takiego, lub też całe ściany pokazane. Jeszcze wam pokażę, jak ten dom wygląda w całości. Myślę, że jak na taki początkowy domek, to będzie spełniał swoje zadanie. Wiadomo, jest niewielki, ale w tej chwili mamy tylko dwójkę w naszej rodzinie, więc nie potrzebujemy czegoś nie wiadomo jak dużego. Zresztą, tak jak mówiłem, nie stać nas w tej chwili na jakieś wielkie luksusy, ale to mi się zawsze w The Sims podobało, że od podstaw po prostu budowaliśmy wszystko. No i dobra, najważniejsza sprawa to zakupić meble w tym momencie. Tutaj mamy oczywiście tryb budowania, ale chyba niekoniecznie teraz chcemy z niego korzystać. Chciałem wam tylko ogólnie pokazać, że mamy tutaj oczywiście wszystkie dotychczasowe opcje w budowaniu, ale możemy też w tej części wykupywać sobie całe pokoje od razu z umeblowaniem, jeśli chcemy iść na łatwiznę. To jest taka opcja, na pewno jest to fajna rzecz dla osób, które nie chcą zbyt długo się tym bawić, a tymczasem tutaj mamy już różne obiekty. Możemy je wyszukiwać zarówno według funkcji, jak i według pokoju. Czyli jeśli interesuje nas, żeby na przykład stworzyć kuchnię, to tutaj mamy właśnie kuchnię i wszystkie rzeczy do kuchni. Tak samo łazienka i tak dalej, i tak dalej. I tak, pomyślałem, że zrobimy to w ten sposób, iż tutaj będzie nasza kuchnia, tutaj łazienka, tutaj sypialnia, no a tutaj już taki główny pokój gościnny. Więc może zacznijmy od łazienki. Najważniejsze potrzeby, żeby tutaj naszych simów zaspokoić. Wiadomo, że na początku będę inwestował w te najtańsze raczej meble. One oczywiście nam regenerują na przykład najmniej różnych współczynników, ale jednocześnie nie stać nas na razie na zbyt wiele. Mamy te 11 tysięcy wprawdzie, ale też nie będę jakoś bardzo szalał. Tutaj mamy higienę 5 punktów, niezawodność 3. No i niewygodne. Tutaj to samo, ale już bardziej wygodne. A tutaj im droższe, tym więcej nam regeneruje higieny, jak wiadomo. Jeśli popełnisz pomyłkę, możesz po prostu kliknąć przycisk cofnij. Dobra, tutaj znowu będą te samouczki wyskakiwać. Nie chcę za bardzo ich w tym momencie, ale nie do końca wiem, jak je wyłączyć. Widziałem w opcjach, że nie ma za bardzo chyba takiej opcji. Jeśli wiecie, to możecie oczywiście napisać. Dobra, myślę, że tak. Weźmiemy sobie w tym momencie może ten prysznic otwarty za 635 simoleonów. Higiena 6, złagodzenie stresu. Dobra. No i prysznic ustawimy sobie, myślę, że tutaj właśnie będzie ok. Czekajcie, jakbym to chciał. Ale dobra, w sumie może być na tą stronę. Aha, bo tymi klawiszami mogę obracać, dobra. Już się właśnie zastanawiałem. No to może od tej strony, albo nie, tutaj nie będzie ok. I teraz tak, ważna sprawa oczywiście, toaleta. Co my tutaj mamy? 365. Wiadomo, że ten odcinek głównie się będzie skupiał na takim wyposażeniu naszego domu. W kolejnych odcinkach już zabierzemy się za życie naszych simów. Ale chcę, żebyście byli częścią tego procesu, bo to jest też bardzo ważne. Niezawodność, pęcherz i wygoda jeszcze. Dobra, ustawmy sobie w takim razie. Kurczę, to już ładniej wygląda, no ale też nie mogę szastać tymi pieniędzmi, no. Dobra. Weźmiemy może ten.
wobec tego i ustawimy go sobie w tym miejscu, tylko że oczywiście odpowiednio obracając. Potrzebna jest oczywiście również jakiś zlew, umywalka jednym słowem. I co my tutaj mamy dostępne? Okej, myślę, że coś z tych podstawowych weźmiemy przede wszystkim. Chyba ten najbardziej podstawowy na razie. I też oczywiście obracamy. Okej. Dobra, na razie to będzie tyle. Najbardziej podstawowe rzeczy w łazience są gotowe. Jak mi się coś przypomni, to jeszcze będę oczywiście zmieniał. Teraz może ustawmy sobie do sypialni. Takie wiecie, najbardziej podstawowe rzeczy na razie. Na tym mi tutaj zależy. Wiadomo, że łóżko musi być dwuosobowe. Więc któreś z tych mnie będzie interesowało. Ale też nie mogę sobie pozwolić na najdroższe, niestety. Oczywiście im droższe łóżko, tym więcej energii będziemy regenerować w takim łóżku. To jest jasne. Kurczę, energia 4. Czyli to są te najgorsze. Tutaj już mamy 5. Za ponad 1000. Kurczę, to już jest sporo. Złagodzenie stresu i dyskomfortu. Dobra, powiem wam, że jednak z tych najprostszych na razie wezmę. To może niech będzie, ewentualnie takie już kompletnie, ale to jest niewygodne. Dobra, weźmy sobie to łóżko. Nie wiem, na razie ustawię... Nie do końca wiem, w jaki sposób tutaj to w tym momencie stawiać, bo jeszcze nie wiem, jak pozostałe rzeczy ułożę. Niech będzie może tutaj. Oczywiście nie może być za bardzo przy ścianie. Musi być miejsce dla drugiego sima. Ustawmy to tak. Dobra. Sypialnia podstawowa jest gotowa. Teraz kolejne takie podstawowe rzeczy w kuchni konkretnie, czyli to, czego będziemy tutaj potrzebować, a więc lodówki. Sprawdźmy sobie, co my tutaj mamy. Jakość jedzenia. Kurczę. Umiejętność gotowania. Niezawodność. Korci mnie trochę, żeby w tą lodówkę zainwestować, ale ona już jest droższa automatycznie. Czy jednak tą podstawową weźmiemy bardziej? Jakość jedzenia. Właśnie ta jakość jedzenia i niezawodność jest na pewno ważna. Dobra, weźmy tą w takim razie. No i ustawiamy na razie w jakimś losowym miejscu. Powiedzmy, że tutaj. I teraz tak, kolejne rzeczy, czyli blaty. Myślę, że to będzie ważne. Czekajcie, mamy tutaj również kuchenkę. Dobra, kuchenkę weźmy w takim razie. I co dalej? O, mamy tutaj coś takiego. Kurczę, też są drogie. Muszę sobie pozwolić jedynie na te najprostsze. Dobra, weźmy tą. Ustawimy ją sobie tutaj. Tak jak mówię, później ewentualnie będę jeszcze zmieniał. Zobaczmy. Szafki górne. Blaty, różne dekoracje, urządzenia kuchenne. Mamy również zlew. Dobra, czyli tak, blaty weźmy sobie w takim razie. Nasza kuchnia na razie nie będzie jakoś porażała, zaś to jak cały dom. Ale ważne, żeby po prostu było funkcjonalnie i tyle. Jakoś bardzo mi się te blaty nie podobają. Tutaj jedynie jakie pasują to te, a nie są zbyt ładne szczerze mówiąc, no ale chyba... Niestety na razie muszę sobie na coś takiego się zdecydować. To by stało po prostu w ten sposób, albo przy tym. Właśnie nie wiem do końca, czy... Dobra, ustawmy to tutaj na razie w ten sposób. Nie, chyba jednak pozamieniam to miejscami. Czyli tak, weźmy to tu. Okej, niech będzie coś takiego. I teraz tak, bierzemy sobie zlew. I tutaj oczywiście też jest potrzebne. Chociaż wiecie co, w sumie to jak będzie tutaj smażyć. Dobra, to może zlew będzie tutaj, okej. I co my tutaj mamy do dyspozycji? Któreś z tych weźmiemy. Tutaj możemy w ogóle wykupić dopiero osiągając 4. poziom kariery kulinarnej. O tym też trzeba pamiętać, że niektóre są potrzebne. W ogóle niektóre te umywalki mają wprawdzie większe statystyki, ale wyglądają kiepsko według mnie. To też mi się nie podoba do końca. Dobra, wybierzemy sobie coś takiego. I gdzie ja to chciałem ustawić? Tutaj niech będzie.
Okej. Żebym ja o czymś nie zapomniał przypadkiem, muszę też mieć w zanadrzu trochę Simoleonów, bo już mam niecałe 6 tysięcy. Dobra, teraz może weźmy sobie salon i tutaj zainwestujemy w jakiś telewizor oraz oczywiście jakąś kanapę czy też sofę. Dobra, czekajcie, jak w ogóle wygląda to, jeśli chodzi o ściany? Widzę, że dość neutralnie na razie. Jeśli chodzi właśnie o wszelkie płytki i tak dalej, na razie zostawię domyślne. W przyszłości ewentualnie być może będziemy jakieś gruntowne remonty robić. Na razie niech będzie tak. I teraz pytanie, czy chcemy to na biało, czy bardziej na brązowo? Podłoga jest brązowa, więc raczej teraz trzeba by było w coś takiego zainwestować chyba. Chociaż tutaj, kurczę, te ściany. Ha, sam nie wiem. Jeszcze telewizor. Dobra, myślę, że na razie coś z tych chyba. Aha, bo można też kolory zmieniać, to dobrze. Dobra, cofam w takim razie. To może wiecie co, zacznijmy jeszcze od telewizora. Gdzie my mamy telewizory? Może według funkcji? Nie, może jednak tutaj poszukam, bo tak, aha, tutaj są telewizory, dobra, mniejsza, mniejsza. Może już tych absolutnie podstawowych nie będziemy brać, tylko któreś z tych płaskich, co? Chociaż one oczywiście więcej kosztują, to jest jasne. No ale dobra, maksymalnie na ten sobie mogę pozwolić. O kurczę, ale on mało, strasznie na mały wygląda. To jest raczej do postawienia na coś jeszcze. Troszkę inaczej to sobie wyobrażałem, szczerze mówiąc. Dobra, czyli postawimy go na coś. Na razie ustawię tutaj na podłodze, wiadomo, ale trzeba będzie tutaj jeszcze jakiś stolik wykupić. I właśnie jeszcze waham się nad tym kolorem, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy tak na biało to ustawiać. Muszę się solidnie zastanowić nad tym. Dobra, zaraz do was wracam. Ja tutaj to przejrzę i wtedy zdecyduję może ewentualnie. Dobra, powiem wam, że ciężko jest mi się, szczerze mówiąc, zdecydować. Ja tu z pewnością poza nagraniem będę musiał jeszcze posiedzieć. Na razie od razu mówię, że tylko tak koncepcyjnie bardzo poustawiam te meble, a podejrzewam, że między nagraniami ja jeszcze tutaj dużo pozmieniam i wtedy w kolejnym odcinku zobaczycie co i jak, bo zdecydowanie to wymaga dużo dłuższego przesiedzenia niż na takim krótkim nagraniu. Tak się zastanawiam, jednak chyba brązowe te meble tutaj pójdą. I tak, to by był właśnie stolik, gdzie postawilibyśmy telewizor. Ten telewizor się naprawdę jakiś mały wydaje mi teraz, kurczę. Czekajcie, bo tutaj w ogóle wziąłem złą opcję, okej. Nie no, patrzcie, to ma być na podłodze, naprawdę? To jest takie malutkie. To bardziej wygląda jak monitor niż telewizor. Nie wiem, nie wiem, coś jest nie tak. Umieść w wyposażeniu. Jakbym sprzedał. Aha, teoretycznie mogę go sprzedać za tyle samo. Czyli nic nie tracę. No bo czekajcie, zobaczę w takim razie jeszcze te inne telewizory, bo aż jestem ciekaw. Daję przyzwoity obraz za cenę, na jaką cię stać. No i właśnie to już wygląda dużo lepiej. Kurczę, chyba się na coś takiego w takim razie jednak zdecyduję. Ale wobec tego to już jest nie za bardzo potrzebne, przynajmniej na razie. Dobra, to chyba ustawimy jednak ten telewizor, tylko że kurczę, on jest strasznie drogi, jak na moje aktualne możliwości finansowe. No ale chyba się na niego zdecyduję w takim razie. Tutaj widzę, że telewizor 3D. Płaskoekranowy telewizor HDTV firmy InVisiView. Oczywiście są to firmy kompletnie zmyślone. Czy one się jakoś bardzo różnią od siebie? Chyba nie do końca. A czekajcie, to nie to! Co ja zrobiłem? Nie wykupiłem na szczęście tego. Taki. A dobra, to dopłacę te 100 simoleonów. Ustawię go na razie tutaj. A to nie wiem właśnie, czy nie sprzedać jeszcze. Na razie to ustawmy po prostu gdzieś tam z boku. Nie jest mi to potrzebne póki co. Dobra, i teraz tak, zastanowić się tylko.
A widzicie, może być na szczęście na ścianie, to dobrze. W ogóle ważna sprawa, jaką ja muszę zrobić, to wykupić również lampy, bo tu jest strasznie ciemno i troszkę przez to gorzej to wszystko widać. Przede wszystkim tak, na pewno żyrandole jakieś. Chociaż w sumie, czy żyrandole teraz ja chcę aktualnie? Tutaj na pewno... To jest ciekawa lampa do sypialni akurat. Oczywiście też tu można zmieniać kolor, ale akurat ten kolor mi tutaj pasuje. Ustawiłbym ją albo... Dobra, niech będzie może właśnie tutaj. Okej, i teraz tak. Mamy właśnie jeszcze żyrandole ewentualnie. Może tutaj akurat do salonu to by się przydało. Ustawmy to tutaj. No i od razu, kurczę, lepsze kolory, bo tak to zdecydowanie tutaj było za ciemno. Wiadomo, że samo światło z zewnątrz nie wystarcza. Może akurat ten żyrandol bym ustawił wszędzie, on jest taki dość uniwersalny, wydaje mi się. Tutaj również, no i do łazienki też by się przydało jakieś światło. Dobra, no i tak będziemy oczywiście przy tym widoku. Dobra, no na razie tak zostawię. Nie wiem, czy tutaj też mimo wszystko dostawić żyrandol. Na razie zostawmy to tak, jak jest obecnie. Widzę też, że prawym przyciskiem myszy można zmieniać właśnie kierunek danego obiektu. No ale okej, w każdym razie teraz kolejna ważna rzecz, czyli tutaj sofa jakaś. Któreś chyba z tych bym na razie wybrał, chociaż tu jest bardzo mała wygoda na razie. Jeden punkcik, ale już widzę, że coraz bardziej... mam mało pieniędzy, więc nie mogę sobie na zbyt wiele pozwolić. No dobra, weźmy w takim razie to i tylko zmienimy na jakiś inny kolor. Nie wiem, czy jeszcze nie będę tego zmieniał z tym kolorem, ale na razie coś takiego. No bo kurczę, jakoś nie jestem przekonany do końca właśnie do tego koloru. Ustawmy to na razie tutaj. Nie wiem do końca jeszcze, gdzie telewizor postawię. Bo wiecie, tutaj nie do końca pasuje. Tutaj gryzie się z tym oknem. Oczywiście okno też można zmienić. No ale dobra, zobaczymy. Jeszcze ważna sprawa. Dobra, niech to na razie leży sobie roboczo tutaj. Ważna sprawa. Jakiś stolik do jedzenia, to na pewno. Czekajcie. Co my tutaj ciekawego mamy? Czy raczej stąd? A według typu jakbym wziął? Tutaj widzę, że jeszcze mamy różne... Jakieś filtry, pojemniki, elektronika, oświetlenie. Nie, na razie wezmę jednak tutaj według pokoju. I tutaj mamy stoliki do kawy. Nie no, nie do końca o to mi chodzi. O właśnie, tutaj. Stoły do jadalni. Niestety, wiadomo, ja tutaj połączę jadalnię z salonem, jako że mój domek jest niewielki. No i dobra, ustawimy może ten stół. Jakoś kurczę, nie jestem do niego do końca przekonany. Ewentualnie taki prosty bardzo. Dobra, chyba ten już będzie lepiej wyglądał. Oczywiście jest droższy. No ale też bez przesady. Stół do jadalni. Tutaj widzę, że chyba ze szkła. Ale nie, czegoś takiego nie chcę. Dobra, na razie ustawiam to. Kurczę, nie pasuje to właśnie do tych ścian. Będę musiał tutaj coś pokombinować na pewno. Na razie ustawmy to tutaj. Jeszcze jakieś krzesła... Na pewno są potrzebne. Krzesło do jadalni. Dobra, niech będzie. Na razie dwuosobowe absolutnie wystarcza, chociaż wiadomo, no będą też tutaj przychodzić goście. Dobra, ustawmy trzecie krzesło. Kurczę, już niecałe 2000 mi zostało. Kolejna rzecz. Tutaj myślałem o jakimś stoliku do kawy. I tutaj bym chciał coś... ze szkłem, ale nic takiego tutaj nie widzę. Przynajmniej tutaj te małe miniaturki mi zbyt wiele nie mówią. O, ewentualnie może coś takiego. Nie wygląda to najgorzej, tylko że widzicie, no teraz kolor inny. Sam nie wiem. Dobra, na razie jeszcze nie. Może ja tutaj pokombinuję poza nagraniem. Kolejna rzecz, dość istotna myślę, czyli tutaj... Czekajcie, gdzie są odpowiednie... O, właśnie. Jakiś komputer by się przydał na pewno, tylko że widzicie sami, no już pieniędzy za dużo nie ma, a komputery też nie są tanie. Oj, zdecydowanie. Nie, na razie sobie na komputer na pewno nie możemy pozwolić. Naprawdę, na razie tu jest strasznie biednie w tym domu. Ja myślę, że to jeszcze sprzedam, bo to mi jest niepotrzebne, chociaż widzę, że
Tylko 105, kurczę, simoleonów. No ale nie potrzebuję póki co tego. Ja muszę się jeszcze upewnić, czy to na pewno sprzedaje za tyle, ile kupuje. Czekajcie, gdzie to było? Teraz już nie pamiętam niestety. Dobra, nieważne, mniejsza z tym. Tak naprawdę takie najbardziej podstawowe rzeczy to już są tutaj zrobione. Jeszcze ewentualnie jakaś szafa, tylko że nie jestem pewien, gdzie ona teraz może być. W sypialni? Tutaj mamy komody. Jest również zegar, czyli potrzebny budzik. Jakiś stolik by się właśnie przydał teoretycznie. Stolik nocny. Czy chcę taki kolor? Jakoś średnio, szczerze mówiąc, mi on wygląda. Nie, tak jak mówię, no tutaj na razie to musi mi wystarczyć. Ja może jeszcze poza nagraniem coś dokupię, ale jeśli chodzi o aktualny stan, to myślę, że to będzie na tyle. No i cóż, myślę, że w tym odcinku nie będziemy jakoś się za bardzo bawić jeszcze w życie naszych simów. Możemy tu oczywiście przyjrzeć się jedynie wybranym elementów interfejsu, żeby wam pokazać, jak to ogólnie tutaj wygląda. Mamy również telefon, możemy się dowiedzieć o naszą pracę, bo wiadomo, nasi simowie na razie są bezrobotni. To może tym się chociaż na razie zajmiemy. Tutaj mamy taką ścieżkę, zakładkę, kariera. I tutaj możemy wybrać podejmij karierę. I w tym momencie nasz sim będzie wyszukiwał czegoś w komórce, jakichś ogłoszeń. No i zobaczymy, co my tutaj mamy. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Roberta, to jeszcze nie jestem zdecydowany, jaką ścieżkę w jego przypadku chciałbym podjąć. Nie wiem, czy akurat tego dnia będzie coś ciekawego. Kulinarna, to bym chciał, żeby właśnie Patrycja tym się zajmowała. Chciałbym, żeby, kurczę, jakoś rozwinęła swój własny biznes kulinarny. A jeśli chodzi o Roberta, to jeszcze właśnie nie do końca sam wiem, co my tutaj byśmy chcieli. Astronauta? Nie, takich dziwnych ścieżek kariery nie chcę. Literacka, to mnie interesuje chyba tutaj najbardziej, bo możliwa ścieżka kariery, ścieżka pisarza, ale też ścieżka dziennikarza. I tak się zastanawiałem, że Robert mógłby być właśnie dziennikarzem, a z kolei Patrycja w branży gastronomicznej by w przyszłości mogła założyć, nie wiem, własną restaurację. To by mogło być całkiem ciekawe. Myślę, że to na razie jest jedyna rzecz, jaka tu by mnie interesowała. Guru techniki. Proszę, e-sportsman nawet, przedsiębiorca ze startupem. Ale nie, czegoś takiego chyba nie chcemy dla Roberta. Dobra, weźmiemy w takim razie branżę literacką. I tutaj mamy stawkę, nawet całkiem wysoka, 25 simoleonów za godzinę. I pracuje w godzinach od 11 do 19. Wolne ma we wtorki, czwartki i soboty, czyli aż 3 dni wolnego. To całkiem nieźle. Dobra, akceptujemy w takim razie. I podjęta kariera. Robert pracuje teraz jako asystent pisarza w miejscu o nazwie Dom Wydawniczy Gwiazda. Początek pracy poniedziałek o 11. Wiadomo, na początek musimy parać się takimi stanowiskami dość słabymi, ale to nic, później będziemy awansować. Jeszcze Patrycja niech podejmie jakąś karierę i zobaczymy. Tutaj chyba też będzie ta kulinarna oferta, normalnie będą wszystkie oferty te same. Tak jest. I tak jak mówię, na razie niestety tylko asystentka zmywacza naczyń, ale wiadomo, że będziemy z czasem tutaj awansować i to może być fajna ścieżka, myślę, kariery. Wprawdzie mniej płatna na razie, ale może w przyszłości będzie się to poprawiać. No i niestety, aktualne stanowisko wiąże się z tym, że od 16 do 1 będzie pracować. Dość kiepskie godziny pracy, no i tylko wtorki i czwartki wolne. No ale na razie musimy się z tym liczyć, że takie mało ciekawe warunki będą dostępne. No i tak sobie myślę, że w tym momencie chyba zakończymy. Tutaj ogólnie mamy jeszcze parę różnych zakładek, umiejętności, jakie ma Patrycja, to się będziemy uczyć z czasem. Tutaj związki, oczywiście z Robertem. Co dalej? Wyposażenie, simologia, czyli cechy charakteru, no i potrzeby, najważniejsza rzecz. Ale tak jak mówię, tym już się będziemy zajmować w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał mimo wszystko, jako że głównie składał się tutaj właśnie z wyposażenia domu, ale wiadomo, trzeba było się tym zająć. Koniecznie w komentarzach podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, jeśli macie jakieś rady dla mnie co do tego, co powinienem w następnej kolejności kupić, jak to mniej więcej uporządkować, to oczywiście z chęcią poczytam. To jest taka seria, w której też ważne są wasze komentarze, bo chcę po prostu posłuchać, jakie macie pomysły i sugestie,
a będę je z pewnością brał pod uwagę. No i napiszcie mi też, czy chcecie, abym pokazywał wam absolutnie wszystko, czy jednak, aby część była robiona przeze mnie poza nagraniami, a część na nagraniach. Myślę, że tak absolutnie wszystko nie da rady wam pokazać, ale czy chcecie po prostu w mniejszym lub większym stopniu widzieć właśnie wszystko na tych gameplayach. Ja poczytam wasze komentarze, no i kolejnych odcinków, tak jak już mówiłem w poprzednim materiale, spodziewajcie się mniej więcej co kilka dni. To będzie taka seria niejako poboczna, ale jeśli będzie wasze zainteresowanie stwarzała, to może być nawet całkiem długa. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!